Dobry wieczór, Hanna Honisz. Zapraszam na rozmowę dnia. Moim gościem jest wojewoda polski Sławomir Kłosowski. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Może rozpocznijmy od tych nielegalnych wysypisk śmieci. Mamy takich 22 w całym regionie, w tym 6 niebezpiecznych. To są różnego rodzaju odpady, właśnie bardziej niebezpieczne lub mniej. Kto jest odpowiedzialny, żeby je uprzątnąć? Jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za ewentualne wydawanie zgód na organizację tego typu składowisk, no i jeżeli to są nielegalne, za usunięcie tych składowisk. Ja oczywiście nie odżegnuję się od tego, natomiast główny ciężar i zaangażowanie leży po stronie samorządu terytorialnego. Ja mm, muszę powiedzieć z punktu widzenia wojewody opolskiego województwa opolskiego biorąc pod uwagę y, krajową ilość w województwach innych tego typu składowisk no to y, na szczęście nie jest to ta statystyka najgorsza dla nas tak bym to określił natomiast Poprosiłem pana wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o to, żeby po pierwsze zidentyfikował nam i zinwentaryzował nam te wysypiska i to, to mamy. Po drugie, żeby ocenił ich ewentualnie e e e zagrożenie dla mieszkańców lokalnych społeczności i to również mamy. A więc mamy 22. Z tym, że różna jest wielkość, różna jest, różny jest zakres składowanych tam niebezpiecznych odpadów, albo odpadów takich, powiedziałbym, zwanych zwykłymi, ale jednak mimo wszystko odpadów, czy to drewno, czy zdarzają się jakieś plastiki, jakieś gumowe opakowania. Ale zdarzają się też te, które nam spędzają mnie jako wojewodzie i samorządowcom, podejrzewam, też spędzają sens powiek, czyli odpady płynne, odpady te, które mogą być łatwopalne. Widzieliśmy do czego doszło pod Poznaniem, w związku z tym chcemy tutaj na zimne dmuchać. Dlatego spotkałem, wczoraj, spotkałem się wczoraj z samorządowcami z tych miejscowości, w których zlokalizowane są wszystkie te składowiska, i prosiłem o to, żeby samorządowcy zaczęli podejmować realne decyzje. A żeby likwidować te y, składowiska odpadów na ich terenie, oczywiście rozpoczynając od tych sześciu najbardziej niebezpiecznych, które mamy zidentyfikowane. Na tym spotkaniu oprócz samorządowców byli też przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej y, y, Policji z Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Pan Naczelnik, zastępcza, na, Zastępca Naczelnika był również przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej y, Straży Pożarnej. Dlatego, że strażaków z kolei prosiłem o to, żeby mieli pełną identyfikację tych substancji, Substancji niebezpiecznych, gdyby na wypadek y, akcji gaśniczej trzeba było je gasić, a żeby wtedy nie zastanawiali się, z czym jechać do takiego pożaru, bo nie każdą substancję y, chemiczną można gasić po prostu y, wodą, a żeby y, ten czas był zaoszczędzony w przypadku, no oby do niej nie doszło, ale akcji gaśniczej, tylko żeby już gasić odpowiednią substancją te, y, te, y, te, y, te y, y, substancje z kolei tam zgromadzone, płynne. Ale też prosiłem samorządowców o to, żeby ściśle monitorowali te swoje miejsca składowania odpadów. Spotkanie było dobre, pełne zrozumienia. Samorządowcy rzeczywiście, mam nadzieję, skorzystali z tych uwag, żeby montować tam monitoring taki osób, tych, które kręcą się wokół takiego składowiska, zwłaszcza z substancjami palnymi i myślę, że to przyniesie skutek, tak jak to było w przypadku gminy nie modli. Mieliśmy takie składowisko substancji niebezpiecznych. Ono zostało usunięte, zlikwidowane w 2021 roku, już za mojej kadencji jako wojewody. I tutaj. Ja obserwowałem jako wojewoda pełne zaangażowanie gminy, w tym zaangażowanie również finansowe. Dlatego, że to kosztuje, usunięcie takiego składowiska odpadów kosztuje, i jeżeli ja jako wojewoda widzę takie zaangażowanie, również zaangażowanie finansowe i gotowość do tego ze strony samorządu, to wówczas i tak to deklarowałem samorządowcom, mogę się włączyć w pomoc w pozyskiwaniu środków. Tak to było w przypadku gminy Niemodlin. Kiedy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska udało się pozyskać 9 milionów złotych na likwidację tego składowiska odpadów. 200 tysięcy do tego dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a więc środki jakby nie było para budżetowe, tak jego określmy. Ale również gmina tutaj zadeklarowała swój udział w ramach kredytu uzyskanego za Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad 2 miliony. Suma summarum prawie. Ponad 11 milionów złotych, ale składowiska tam już nie ma. Jeżeli wszystkie samorządy do tego, co, o co proszę, do czego zachęcam, wykażą dobrą wolę, niepozorowane dzia działania, tylko rzeczywiste działania i odważne decyzje, decyzje wystawiane tym wszystkim, um, którzy na swoim terenie, osobom prywatnym nawet gromadziły gdzieś tam um, wbrew prawu takie niebezpieczne odpady to wówczas ja na odpowiednim etapie widząc te działania i zaangażowanie gminy będę również czynił wszystko żeby wspierać takie samorządy w pozyskiwaniu środków i usuwaniu tych odpadów Czy został wyznaczony konkretny termin usunięcia tych odpadów Chciałbym jak najszybciej natomiast tu już wszystko zależy od operatywności władz samorządowych władz gminnych na razie najpilniejszą potrzebą jest to, żeby je odpowiednio zabezpieczyć, żeby je monitorować, żeby je ogrodzić. Większość jest ogrodzonych, ale żeby zadbać o nie po prostu, żeby nie stanowiły nie stanowiło łatwej pokusy do tego, żeby tam kręciły się osoby nieodpowiednie, osoby, które mogą mm, przez nawet nie uwagę swoją zapruszyć tam ogień albo coś takiego. Myślę, że to doszło do, do samorządów, ta troska wspólna o, o, o bezpieczeństwo nas wszystkich i będzie to skutkowało tym, że oprócz zabezpieczenia za chwilę już obserwujemy powoli, że zwiększa się ilość decyzji po takim moim nacisku, presji na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, zwiększa się ilość decyzji wydawanych, odważnych decyzji wydawanych przez samorządy. Także myślę, że będziemy zbliżali się do zakończenia tego problemu odpadowego z nielegalnych wysypisk na terenie województwa polskiego. Mają jeszcze wakacje, ale powoli zbliża się wrzesień, a wraz z nim dzieci wrócą do szkoły. Oprócz tego flagowego programu rządowego wsparcia właśnie takiego dobrego startu, żeby właśnie dzieci miały potrzebne zeszyty i inne sprzęty szkolne, czy jeszcze jakieś dodatkowe wsparcie. No tak, tak, mamy XXI wiek, a więc zeszyty i książki to jest jedno, a z drugiej strony internet i łączność ze światem poprzez łącza internetowe, dostęp do laptopów, to druga kwestia, no, Ministerstwo cyfryzacji rząd pana premier. Mateusza Morawieckiego zaplanował zaopatrzenie w laptopy wszystkie dzieci w klasach czwartych. W związku z tym w tej chwili mocno się do tego przygotowujemy, ażeby 1 września każdy czwartoklasista ten laptop w szkole miał. Krótko mówiąc, niestety z terenu województwa opolskiego dzisiaj mieliśmy taką specjalną naradę. Jeszcze kilka samorządów, nie będę ich wymieniał, kilka samorządów nie zgłosiło tych osób, które są odpowiedzialne za to, żeby przyjąć u siebie na terenie gminy te, te laptopy, tak żeby 1 września były gotowe w szkołach już do rozdania uczniom. Dzisiaj prowadziliśmy taką akcję, a żeby jak najszybciej z tymi samorządami nielicznymi na szczęście w województwie się skontaktować, żeby rzeczywiście doszło do tego, że. Nie ma lepszych i gorszych 1 września. Wszystkie dzieci nasze, nasze są tak, żeby tego 1 września, czwartoklasiści mogli te laptopy wszystkie, wszystkie dzieciaki z województwa opolskiego, bez różnicy ze względu na ten czy tamten samorząd, te laptopy żeby dostały. No tak krótko, pan prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę 800+, plus i wiadomo już, że każde dziecko otrzyma większą kwotę właśnie takiego dofinansowania, no właściwie na rozwój, i trwają pikniki. Czy można jakoś już podsumować te, które się odbyły i te, które jeszcze przed nami? Można już podsumować. Jeden był pełen słońca, drugi był pełen deszczu, ale jeden i drugi zgromadził nam ludzi, za co jestem wdzięczny. Zgromadził całe rodziny, zgromadził dzieciaki, rodzice przywozili, przyjeżdżali z wózka, Tutaj w Opolu mieliśmy 6,5 tysiąca osób, które się przewinęło przez ten piknik przy pięknej pogodzie, ale i ten przy deszczowej pogodzie w brzegu. Nie cieszył się pustkami, tylko, tylko rzeczywiście było, było tam sporo osób, które przyszły w to miejsce do brzegu. Ja się cieszę przede wszystkim z tych rozmów i wyjaśnień, które tam w trakcie tych pikników, do, do których dochodzi, bo rozmawiamy ym, o różnych sprawach, rodzice mają pytania dotyczące tego, czy trzeba będzie składać na przykład dodatkowe dokumenty, wyjaśniamy wszystkie inne niuanse związane z tym programem, ale też jest możliwość do, do zabawy, bo są zjeżdżalnie, są różnego rodzaju frykasy, grochówki, a więc wszystkich zapraszam, najbliższy piknik Nysa 20 yy, sierpnia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Wojewoda Polski Sławomir Kłosowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru.